Dzień dobry, przed nami mecz 22. kolejki Pekao Ekstraklasy, w ramach którego piłkarze KGHM Zagłębia podejmą na stadionie w Lubinie Wisłę Płock. W materiale gościć będziemy bramkarza miedziowych Dominika Chładuna, z którym porozmawiamy m.in. o nastrojach przed tym pojedynkiem, a także podsumujemy sobie najważniejsze informacje dotyczące naszego najbliższego rywala, tak więc zapraszam do oglądania dalej. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego na murawie stadionu Zagłębia wręczony zostanie pamiątkowy kanwas, który powędruje do rąk kapitana miedziowych. Bartosz Kopacz rozegrał 100 meczów w barwach KGHM Zagłębia i myślę, że warto to wyjątkowe wydarzenie uczcić. Kopimy ze swojej strony raz jeszcze, gratulujemy i życzymy wielu kolejnych udanych występów w barwach KGHM Zagłębia. Dwudziesta druga kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy to spotkanie KGHM Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. Miedziowi powalczą o pierwsze punkty za kadencji trenera Piotra Stokowca, ale na wciarze również mają chrapkę na pierwsze ligowe zwycięstwo w 2022 roku. Sprawdźmy, co słychać w szatni miedziowych. Do zespołu po półrocznym wypożyczeniu powrócił ostatnio Koki Hinokio, który rundę jesienną oraz początek wiosennej spędził w Stali Mielec, gdzie rozegrał 14 ligowych spotkań, w których zdobył jedną bramkę oraz zaliczył jedną asystę. W obliczu zawieszenia za żółte kartki Łukasza Poręby oraz Jakuba Żubrowskiego niewykluczone, że młody zawodnik rodem z Japonii znajdzie się w meczowej dwudziestce wybranej przez trenera Piotra Stokowca. Jeśli chodzi o kontuzjowanych zawodników, wciąż nasz szkoleniowiec nie może skorzystać z Adama Ratajczyka, który obecnie znajduje się w treningu indywidualnym. Jeśli chodzi o środkowego pomocnika z Rosji, Jewginija Baszkirowa, on obecnie przechodzi proces rehabilitacyjny i będzie do dyspozycji naszego zespołu za około kilkanaście tygodni. Środkowy obrońca Kamil Kruk niebawem będzie wprowadzony do treningu indywidualnego, podobnie jak nasz czeski napastnik Tomasz Zajc. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Filipa Starzyńskiego, który w tygodniu poprzedzającym mecz z Wisłą Płock znajdował się już nawet w treningu z całym zespołem KGHM Zagłębia. Tak, no już w pierwszym meczu z Legią pokazaliśmy, że no nie gramy słaby futbol. Potrafiliśmy zawiązać i zrobić dobre akcje. Tak samo otrzymywaliśmy się na przypiłce. No i tak samo w drugim meczu z Pogonią też pokazaliśmy, przynajmniej w tej drugiej połowie, że potrafimy grać w piłkę i potrafimy robić sytuację i bronić się w obronie. Dlatego no, podzielam Twoją uwagę. No, patrząc na naszą sytuację w tabeli, to na pewno nie będzie łatwy mecz. No, mają tam indywidualności, takie jak na przykład Wolski potrafi zabrać z piłką, uderzyć, więc na pewno mamy na nich plan przygotowany, ale przede wszystkim musimy zagrać naszą piłkę i na tym się skupiamy. Nie chcę zdradzać planu, jaki mamy przygotowany, ale na pewno musimy być kompaktem, musimy agresywnie podchodzić na przeciwnika i oddawać strzały, i to na pewno będzie recepta na wygranie. No na pewno w naszej sytuacji potrzebujemy tego 12 zawodnika, wsparcie kibiców, to by na pewno nam dużo, dużo pomogło. No na pewno chcemy się przełamać i złapać tą serię zwycięstw i tym bym zachęcił kibiców na przychodzenie na stadiony i na zdopingowanie. W czwartek, pomimo bardzo trudnych warunków pogodowych, z Chojnowa na stadion Zagłębia przybiegł pan Michał Rabiej, który postanowił pokonać trasy na stadion i z powrotem w ramach prezentu urodzinowego dla samego siebie. Od samego zainteresowanego wiem, że kibicem KGHM Zagłębia jest od 1997 roku i będzie oczywiście z nami podczas dzisiejszego meczu z Wisłą Płock. Tak więc niezdecydowanych zachęcam do tego, by kupić bilet i wspierać naszą drużynę właśnie z trybun stadionu Zagłębia. Na pewno dzisiejszy mecz będzie trudny. No, dla nas, dla kibiców i dla zawodników na pewno też. No, nie wszyscy wyobrażaliśmy sobie inaczej początek. No, wiadomo, pierw Legia w kryzysie, liczyliśmy na zwycięstwo. Niestety to zwycięstwo nie przyszło. Później graliśmy z wiceliderem. No, trzeba było wkalkulować tą stratę punktów, ale mimo wszystko nastroje po okresie przygotowawczym były zupełnie inne. Na pewno gra się troszkę poprawiła, jednak no, ciągle te błędy w obronie czy brak skuteczności w ataku myślę doskwiera i kibicom i też na pewno trener to widzi. No, dlatego
jak zawsze, no, staramy się myśleć pozytywnie, ale ciężko jest w tych chwilach, kiedy mecz za meczem o te ligowe punkty przegrywamy, ale jak zawsze wspieramy i będziemy na trybunach. A co słychać w zespole z Płocka? Sprawdźmy, jak dotychczas w obecnym sezonie radzili sobie nafciarze i jak wygląda ich sytuacja przed meczem z KGHM Zagłębiem Lubin. Wisła to aktualnie 8 siła rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, która zgromadziła na swoim koncie 30 punktów. Na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, iż nafciarze są drużyną, która ma dwa oblicza. W Płocku trudno wyrwać im jakiekolwiek punkty, ponieważ w meczach domowych uzbierali tylko 3 oczka mniej od Lecha Poznań. Jeżeli natomiast chodzi o spotkania wyjazdowe, to tutaj Wisła radzi sobie prawie najgorzej z całej ligowej stawki. W potyczkach wyjazdowych uzbierali bowiem 4 punkty, a gorsza pod tym względem jest jedynie Termalika. Co do ruchów transferowych, to tych zimą w Płocku nie było zbyt wiele. Zespół zasilili Adam Chrzanowski i Piotr Cieliński, nie myli z reprezentantem Polski, jest to bowiem 23-letni golkiper. Z drużyną z Płocka pożegnali się za to Łukasz Uszniara, Dawid Kocyła i Dawid Krzyżański. Jeżeli chodzi o sytuację kadrową, to trener Maciej Bartoszek nie powinien mieć większych problemów. Poza kadrą ostatnio znajdował się Damian Warchoł, ale poza nim wszyscy zawodnicy powinni być do dyspozycji szkoleniowca. Nikt także nie będzie zawieszony za uzbierane żółte kartki. Jeśli nie subskrybujecie kanału telewizji klubowej Zagłębia, zróbcie to czym prędzej, działanie niewielkie, a dla nas bardzo cenne. Tym drobnym gestem pomagacie nam się rozwijać i docierać do szerszego grona kibiców. Za dziś bardzo dziękuję, cieszę się, że mogliśmy po raz kolejny wspólnie rozpocząć dzień meczowy i cóż, do zobaczenia o 18 na stadionie Zagłębia. Cześć! To nasza drużyna, to nasza rodzina.